Rozmowa niezależna. Witam Państwa. Jakub Jałowiczor. Moim i Państwa gościem jest pan poseł Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Zdrowia z zawodu lekarz. Witam Panie Pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Pośle, od ponad roku obowiązuje formalnie w Europie dyrektywa transgraniczna, czyli taki dokument, który, na mocy którego Polak może się leczyć w dowolnym kraju Unii Europejskiej, nie tylko wtedy, kiedy stanie się coś nagłego, ale można też wykonywać planowe zabiegi. No, żyć, nie umierać, nic, tylko złapać jakąś chorobę i jechać do Niemiec na leczenie. No, oczywiście najlepiej być zdrowym, niezależnie od tego, czy są jakieś nowe możliwości, czy też nie. No, a już przechodząc do samej tej dyrektywy, to oczywiście można powiedzieć, jak zwykle pan minister Arłukowicz i ten rząd są spóźnieni. Ta dyrektywa powinna, znaczy weszła w życie, a więc i ustawa powinna być 25 października ubiegłego roku. Pan minister wówczas bił się w piersi i obiecywał, że już na pewno od 1 stycznia taka ustawa będzie. Oczywiście nie było jej. Co więcej, nie było jej jeszcze parę miesięcy później. Dopiero gdzieś tam w połowie roku nieomal ustawa się pojawiła w Sejmie. Też te prace nie szły w jakimś zawrotnym tempie. Pani obecna wicemarszałek, a wtedy poseł z Komisji Zdrowia Elżbieta Radziszewska, no w tempie dość takim, bym powiedział, wolnym, z dużą skoncentracją na szczegółach pracowała. Oczywiście mam wrażenie, że głównie po to, aby mniej pieniędzy wypłynęło z polskiego budżetu, z polskiego NFZ-u, aby maksymalnie utrudnić życie polskim pacjentom, i de facto ta ustawa właśnie tak została skonstruowana. Co zrobić, aby wydać mniej, można powiedzieć. No ale w zeszłym roku pan Sławomir Neumann mówił, że mamy 360 milionów zagwarantowanych na rok 2014 na realizację właśnie zaleceń wynikających z tej dyrektywy, czyli jak rozumiem, pieniądze są zagwarantowane. No pieniądze są zagwarantowane, w ustawie to jest więcej, tu już nawet mówimy o kwocie miliardowej, ale czy tych pieniędzy starczy i na co starczy, to dopiero życie to zweryfikuje. Pan Sławomir Neumann, nawet gdyby mówił o 10 zł, to też mówiłby z wielkim optymizmem, tak jakby górę pieniędzy przeznaczył dla polskich pacjentów. Podczas gdy tak naprawdę ten rząd no, robi wszystko, aby oszczędzać na polskich pacjentów. Widzieliśmy to chociażby przy okazji ustawy refundacyjnej, myślę tu o lekach, gdzie też ceny leków spadły, ale dopłaty pacjentów wzrosły. Tu mamy sytuację dość podobną. Ja przypomnę chociażby tylko takie uregulowania prawne, jak kwestia odkładania w czasie zwrotu kosztów za leczenie za granicą w przypadku, kiedy limit przeznaczony na dany rok się skończy. Można zapytać, co znaczy limit? Choroba nie zna limitu, a tutaj ministerstwo zastosowało zasadę, którą w Polsce znamy. Jednym słowem, niebezpieczeństwo, że dla kogoś, kto zachoruje w czwartym kwartale, a nie w pierwszym, tych pieniędzy w danym roku może brakować. Będzie oczywiście refundacja, ale nie od razu, tylko kiedyś tam. A wyjaśnijmy może sprawę podstawową, czyli to, na czym polega dyrektywa. Powiedziałem o tym dosyć ogólnie. Czym ta dyrektywa jest? Co ona daje pacjentom? Jakie korzyści? Mamy sytuację taką, że jest, wyłączmy może tak rzeczywiście sytuacje nagłe, bo to do tej pory już obowiązywało. W sytuacjach nagłych też pacjenci mogli korzystać na podstawie chociażby europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego z leczenia zagranicznego. Natomiast mówimy o sytuacjach no jednak zabiegów planowych. I teraz pytanie jakich? Oczywiście no nie każdych, ale tam, gdzie są bardzo długie kolejki oczekiwania na wykonanie danej procedury, z jakichś powodów wykonanie jej w kraju jest niemożliwe. Oczywiście nie mamy też, od razu dopowiem, ścisłych wytycznych, co to znaczy to długie oczekiwanie. Mam nadzieję, że akty wykonawcze, rozporządzenia tutaj pomogą tą granicę jasno określić, ale tak czy inaczej jest to wielka szansa dla pacjentów, zwłaszcza pewnie tych z terenów przygranicznych, aby móc korzystać z służby zdrowia na przykład niemieckiej, czeskiej, słowackiej, choć i może to działać i w drugą stronę, czyli na przykład pacjenci niemieccy być może będą korzystać i leczyć się w Polsce w
szpitalach na przykład Szczecina czy Poznania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Póki co nie ma w tej ustawie jakichś szczególnych ułatwień zarówno dla polskich pacjentów, co minister tłumaczył nawet oficjalnie troską o polski budżet, o budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie ma również ułatwień dla pacjentów zagranicznych, którzy by mogli przynieść dodatkowe pieniądze dla systemu, bo przecież w tym systemie te pieniądze by były poprzez takie czy inne leczenie w Polsce, w sytuacji, gdzie wiele polskich szpitali jest ograniczonych limitami narzuconymi przez NFZ i pracuje na przysłowiowe pół gwizdka. Mhm. Ale wyjaśnijmy, można udać się z tymi zabiegami, o którymi mówimy, za granicę i kto za to zapłaci? Czy to jest tak, że wystarczy wziąć na przykład jakiś dokument z NFZ-u i z tego dokumentu będzie wynikało, że NFZ sfinansuje te badania? Czy trzeba za nie zapłacić z własnej kieszeni, a potem NFZ będzie płacił? I jeżeli tak, to czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o kwotę? No, trzeba by się zwrócić tak czy inaczej do NFZ-u. Natomiast jeżeli chodzi o ten pierwszy krok, to niestety trzeba wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, a później otrzymać refundację. To są takie, no, można powiedzieć, dwa ograniczenia, bo mam świadomość, że nie każdego polskiego pacjenta będzie stać na wyłożenie pewnej kwoty pieniędzy, nawet jeżeli, załóżmy teraz bardzo optymistycznie, będzie czekał poniżej roku, kilka miesięcy, może kilkanaście tygodni na refundację. Nie każdego będzie na to stać, tym bardziej gdyby miał czekać dłużej, bo jeżeli ten limit środków przeznaczone na dany rok się skończy, to będzie płacone, będzie zwrot tych kosztów już z puli kolejnego roku. A więc sporo ograniczeń, tym niemniej jednak sama dyrektywa, mimo tych działań blokujących ze strony polskiego rządu i polskiego ministra, daje duże szanse pacjentom w szczególnej sytuacji, którzy nie mogą skorzystać z służby zdrowia na terenie naszego kraju. Ta granica, do jakiej może refundować zabiegi NFZ, to jest 1 mld zł, tak mówi ministerstwo, to znaczy to będzie 1 mld zł, kiedy tak to wszystko zacznie funkcjonować. No i właśnie, czy dostaniemy refundację, zależy w tym momencie od rodzaju zabiegu, czy od kolejności, to znaczy kto pierwszy, ten lepszy, a kto leczy się, tak jak pan mówił, w ostatnim kwartale, ten albo dostanie, albo nie dostanie. No niestety, kto pierwszy, ten lepszy. No nie ma tutaj żadnej logiki, czyli możemy przyjąć założenie, że na przykład za ten sam zabieg wykonany, powiedzmy, w czerwcu, będzie refundacja i za ten sam zabieg wykonany na przykład w październiku, jeżeli pieniądze się skończą, bo to jest tym warunkiem, nie będzie refundacji w danym roku, będzie ta refundacja już dopiero w roku kolejnym. Tak na dobrą sprawę nikt nie wie, ile tych pieniędzy będzie potrzeba, jaka będzie skala problemu i czy ten 1 mld zł okaże się wystarczający, czy też może będzie trzeba go podwoić dwu-, trzykrotnie, a to będzie oznaczało, że ktoś, gdyby doszło do takiego podwojenia czy potrojenia, mógłby oznaczać, że ktoś, kto ma wykonany zabieg na przykład w roku 2015, w jego drugiej połowie, jak pieniądze się skończą, to otrzyma za niego zapłatę na przykład w roku 2017 dopiero. No, tak naprawdę jest tu wiele znaków zapytania. I jeżeli mam o coś pretensje do ministerstwa, to z jednej strony oczywiście o te limity, ale z drugiej strony o to, że tak opieszale podchodził do realizacji tej ustawy, do przygotowania najpierw, a przecież minister wiedział ponad 2 lata, że będzie musiał przygotować stosowną ustawę i następnie, że tak długo kierowano tą ustawę do Sejmu. Jak rozumiem, z wielką obawą o skutki finansowe, nie patrząc na interes polskiego pacjenta. To nie jest dobra zasada i to nie jest dobra metoda takiej blokady, która niestety kolejny raz jest zakładana. Minister nie wczuł się niestety w sytuację wielu polskich pacjentów, którzy, no, przecież sam chce skracać kolejki, przyjął pakiet kolejkowy, czekają po wiele miesięcy w
kolejce na wykonanie takiego czy innego zabiegu. No ale może po prostu NFZ-u nie stać na to, czy tych pieniędzy ministerialnych jest za mało, żeby finansować te zabiegi za granicą. Zresztą zwracają na to uwagę przedstawiciele ministerstwa. Jeżeli zostaną w końcu wprowadzone te przepisy, no to pieniądze z polskiego budżetu będą wypływały do klinik w Niemczech, w Czechach, w Słowacji, w innych krajach Unii Europejskiej, więc no, nie zostaną w Polsce, mówiąc najprościej. A zatem poprawmy finansowanie w Polsce, bo możliwości wykonania wielu zabiegów w Polsce są. Cały szereg placówek medycznych pracuje, jak już powiedziałem wcześniej, na przysłowiowe półgwizdka, dlatego że są te słynne limity, to limitowanie, to, że te kontrakty kończą się czasami nawet w połowie roku. I to w dużym stopniu generuje kolejki. A więc nakłady na ochronę zdrowia w Polsce są za małe. A więc trzeba je zwiększyć. Trzeba powiedzieć jasno. W Polsce zdrowie nie jest priorytetem rządzących. Co więcej, no mamy od paru tygodni premiera, po raz pierwszy lekarza. Nie ukrywam, że oczekiwałem, że przy okazji expose dowiem się czegoś więcej na temat służby zdrowia, że zdrowie będzie tym jednym z priorytetów i że wreszcie pieniędzy na zdrowie w Polsce będzie chociażby tyle, ile w tych krajach Unii Europejskiej, które podobnie jak Polska mają tam przeszłość bloku wschodniego. Nic z tych rzeczy. U nas cały czas jest to około 4,5% produktu krajowego brutto, podczas gdy w innych krajach no to minimum to jest przynajmniej 6% PKB, a więc nakłady w dalszym ciągu zbyt małe, w dalszym ciągu zdrowie nie jest priorytetem rządzących. I z tych powodów są te wszystkie problemy, o których również pan redaktor powiedział. Blokuje się wypływ pieniędzy, ale blokuje się wypływ pieniędzy dlatego, że tych pieniędzy jest zbyt mało. I to determinuje określone podstawy w polskich placówkach, to determinuje te wydłużanie się tych kolejek i wiele, wiele innych problemów. Kiedy właściwie będzie można skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje dyrektywa transgraniczna? No w tej chwili już złożono 101, o ile dobrze pamiętam, wniosków o zwrot kosztów leczenia. Leczenia, które miało miejsce już po uchwaleniu, po wprowadzeniu samej dyrektywy, ale jeszcze przed jej implementacją do prawa polskiego. Czy ci pacjenci, którzy złożyli te wnioski, mają szansę na korzystne rozstrzygnięcie dla siebie, czy jednak trzeba czekać? W moim przekonaniu jak najbardziej tak. Nawet mogę zaryzykować twierdzenie, że ustawa to nie ma nic do rzeczy. Sama dyrektywa już nakłada ten obowiązek, aby państwo polskie swoich zobowiązań się wywiązało, swoich zobowiązań wobec pacjentów, swoich zobowiązań wynikających z tejże dyrektywy. Zobaczymy, jaki będzie los poprawki Senatu, która będzie jutro głosowana, ale tam między innymi też proponuje się zapisy takie, aby od początku tego okresu, od momentu wejścia dyrektywy, można było ubiegać się o refundację. Więc ja uważam, że nie tylko ci pacjenci, których sprawa będzie dotyczyła sytuacji po wejściu w życie ustawy, ale również ci, którzy zgłosili się do Narodowego Funduszu Zdrowia, a dalej ewentualnie do sądu po 25 października ubiegłego roku, mają szansę na refundację. Dzień, kiedy ta dyrektywa, tak, 25 października to dzień. To jest ta data graniczna. Otóż to. Panie pośle, i ostatnia sprawa. Czy ta dyrektywa i jej wprowadzenie do polskiego prawa było w ogóle konsultowane z przedstawicielami lekarzy, przedstawicielami pacjentów? Jakie były reakcje tutaj? Ta dyrektywa oczywiście jest dyrektywą unijną, więc nie mam wiedzy, czy było to lokalnie w Polsce konsultowane, natomiast sama ustawa oczywiście tak. I powiem w ten sposób. Wejście tej ustawy w życie i tej dyrektywy
to tak naprawdę wielka nadzieja dla wielu polskich pacjentów. Nie będzie może ich tylu, ile byśmy oczekiwali. Nie będą to ci wszyscy stojący w kolejkach, ale jednak duża grupa pacjentów będzie mogła skorzystać w sytuacji często dramatycznej, w której się znaleźli. No bo jeżeli, panie redaktorze, szanowni państwo, no, komuś mówi się, że na dany zabieg, na przykład zaćmy, czy endoprotezy, czy może inne, będzie musiał czekać kilka lat, a ma możliwość wykonania tego zabiegu za granicą i ma możliwość wyłożenia najpierw pieniędzy, czy z własnej kieszeni, czy ktoś znajomy to wyłoży te pieniądze, to wielu polskich pacjentów z tego skorzysta. I jest to rzeczywiście szansa. Szansa na zdrowie, szansa na poprawienie jakości życia, szansa na to, aby w końcu ten pacjent był w większym stopniu podmiotem w ochronie zdrowia niż jest w tej chwili. Wspomniał Pan o zabiegach leczenia zaćmy. Tak się składa, że mniej więcej połowa tych wniosków, które złożono w związku z dyrektywą, to są właśnie zabiegi. W połowie przypadków chodzi o sfinansowanie leczenia zaćmy. Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, twierdzi, że to dlatego, że czeskie kliniki prowadzą aktywną kampanię na swoją rzecz na naszych terenach i to stąd bierze się duża ilość pacjentów polskich tam. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję Moim uprzejmie. Państwa gościem był poseł Tomasz Latos.